Dobry wieczór. Może ja wytłumaczę, o co w ogóle tutaj chodzi i co się dzieje, bo w sumie nic wtedy tak konkretnie nie nagrałam. A więc miałam wigilię na zajęciach teatralnych i było super. A tutaj nagrałam jakąś urywkę, jak robię herbatę. Czemu jestem przebrana za motyla? Miałam być aniołem. Byłam śnieżną wróżką. Mieliśmy się przebrać właśnie tak tematycznie, więc here I am! Przyjemnego oglądania. Merry Christmas! Jaka dobra kolka! To jest moja zimowa herbatka, bardzo dobra. Jak w jarmarku we Wrocławiu. Ja nie mogę jeszcze lepsza, polecam. No, tak pracujemy. Bardzo ciężka praca. Jestem cała w brokacie od bombek. Moje arcydzieło, proszę bardzo. Przepiękna jest. Dzień dobry, moi kochani. Właśnie leżę sobie na dywanie. Szczerze mówiąc, tutaj jest tak wygodnie, że mam sobie herbatkę, książkę i kocyk i leżę sobie. I tak się w sumie zorientowałam, że właśnie tego mi brakowało. Takiego totalnego jakby odpoczynku. Kochani, chciałam zakończyć tego vlogmasa takiego dosyć chaotycznego, ponieważ był on z kilku dni i na przykład były jakieś krótkie urywki. Też do was się nie odzywam dużo, ale myślę, że wyszedł fajnie, tak świątecznie, takie przygotowania do świąt. I w sumie te święta szybko mijają, ale ważne jest to, żeby cieszyć się z tego w ogóle procesu i przygotowań do świąt. To jest najważniejsze, żeby skupić się na teraźniejszej chwili. Nie wiem ogólnie, kiedy ten vlogmas wleci, bo też chcę trochę odpocząć, właśnie poleżeć, poczytać książkę. Chociaż sobie montowanie też mi sprawia przyjemność, ale wiadomo, dłużej się przy tym siedzi i się jednak przy tym telefonie siedzi, no, sporo czasu. Ogólnie to wstawiłam shortsa dzisiaj z życzeniami dla was, ponieważ dzisiaj jest 25 grudnia. Ale ogólnie tak oficjalnie, wybaczcie, że tak przynależąco, ale chcę wam życzyć po prostu zdrowia. Zdrowia nawet już tego nie powtarzam, bo to jest najważniejsze. Takiej samoakceptacji, bo jakby kiedy zaakceptujemy siebie, to zaakceptujemy wszystko dookoła. Tego, żebyście się otaczali tylko dobrymi ludźmi. Chcę wam życzyć też tylko takich pozytywnych chwil, ale nie wiem, czy tak bym to ujęła, ponieważ są w życiu potrzebne gorsze chwile. Bo po to one są, żeby je przeżywać i nie chować ich jak jakiś kamień, tylko po prostu przeżywać je, płakać, leżeć w łóżku, bo po coś to jest, po coś to jest stworzone. Jesteśmy ludźmi, tylko, ale aż ludźmi. Wow, so philosophy. Spędźcie czas z odpowiednimi ludźmi, bo wy najlepiej wiecie, co jest dla was dobre, tylko potrzebujecie zajrzeć w głąb swojej duszy, posłuchajcie swojej intuicji i wiem, że może wydawać się to trudne, ale wystarczy uwierzyć.
Ale to było mądre, normalnie widzowie, proszę to docenić. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję wam za tę vlogmasę. I love you all. See you.